pójdę do tego, do stodoły. Zbadam go. Uleczę. Dobrze, bo mi zaraz pęknie serce. Bo ja chcę go sprzedać, co nie? I konie muszą być zdrowe, żeby zostały sprzedane. Jezus, to jest takie okrutne, ja pierdolę. O, widzisz, Entrew jest teraz zdrowy. Chory koń zapierdala, kurwa, w kopalni. Uleczę go! O, w końcu, bo go chcę sprzedać. Czekaj, to ten czas się pojawił. Jezus, ta gra jest okropna. Entre wygrał 4 puchary, ale go sprzedam. Jezu, mnie na początku zawsze serce bolało, jak musieliśmy wypuścić konia w Alicji. A najlepsze, że zostawiliśmy, wypuszczamy, bo miał najlepsze staty. No. Jezu, to jakieś tam dziwne te nazwy koni były, pamiętasz? No. Tego, co jednego wypuściłam i miał strasznie... Jezu, co to było za imię? Nie pamiętam. Coś, napisałam źle caps lock, że pisze, była mała literka, a resztę duże. Co to była za nazwa? O, tęcza długa. A on będzie ten człowiek, czy nie będzie? Który człowiek? No nie odpisał mi, to pewnie nie będzie to ten. Bo ja koło 21 idę do Alka, to tak tylko... No okej, okay, dobra. No, jak masz pusty boks, to możesz albo rozmnożyć, albo kupić nowego konia. I są, no, 5 gatunków, to możemy kupić... Nie widziałeś jeszcze lodowego, to kupimy lodowego. O! Lolek. I żeby koń miał 100 inteligencji, 100% inteligencji, to trzeba, żeby miał 100% potrzeby ten zapełnione, zanim ten czas minie i stanie się dorosłym. To jest takie coś. No ja na pewno oczywiście tego, że tego nie widziałam, ale ten... Ojeju, jeju, jaki jestem śliczny. Lolek Wojtyła? Znaczy, wiesz, co widziałam na YouTubie, taką papugę. Lolek. Cute. I zaraz dorośnie. O, dorósł. Urósł. Cześć, Lolek. Powiesz, że jak Karol Wojtyła był mały, to... I co było za dźwięki? Bo ja mam, jak to się nazywa? Filing grawitacyjny. Ładny jest. Taki bardziej metaliczny niż... No, mamy śladowy. Jak... ten... jak go ubrać? Chcesz dać mu pióro na głowę? Ale jakiś konkretny, można sobie wybrać kolor? No tak. Bo tak to reszta jest płata za prawdziwe pieniądze, bo jest DLC dress up. No to niech ma. A jakie? W sumie to pomarańczowy wygląda fajnie. Pomarańczowy? No. No dobra. Pomarańczowy będzie wyglądał, jakby mu się łeb palił. Znaczy w sensie, jakby był koniem świetlą. A okulary? Okulary? Te okulary są trochę bykowe. Ja bym zostawiła. Wcześniej nie ubierałam, ale są bykowe, więc ten... Jaki kolor myślisz? Fioletowe będą takie cyberpunkowe. Fioletowy, dobra. Siodło nie można wybierać koloru.
Tych liści też nie można. Tych na nogi też nie można. Ten jest róża i można też wybrać kolor róży na ogon. Co myślisz? Zróbmy go takiego fancy kolorowego, nie wiem. Może też fioletowe, żeby pasowało do To jest chyba trochę inny odcień fioletu, ale do ten. Jaśniejszy chyba, nie? No. Tak jakby ja mam opóźnienie. W ogóle w tej grze można to też kupować, dobra, jakby ulepszenia do stajni ten, żeby twój koń miał lepsze staty, ale te ulepszenia one się sprzedają razem z koniem i nie zmienia ceny, także ten, one po prostu znikają jak sprzedajesz konia. No jak lolek jest, to trzeba go wytrenować. W sumie, no i w sumie mu dam może już ten podkowy, jak już while we're at it. Arenus, Calculus, Caesius. Ten tańczę. Tańczę. W ogóle pokażę ci, jak się robi pocjony. Nie przydadzą się, skoro i tak nie będziemy robić wyścigów, ale ten... Ale jesteśmy Severusem Snape'em. Może kupię jeden nowy. Z gorszy. Może Borango, Calendula, Fagaria. Calendula, Borango. Nie mam Kadali? Czekaj. Nie mam? Chwila, czekaj. A Fragaria! Fragaria. Fragaria, Calendula, Borango? Tak? I dajemy mu. W sumie to można go na jakiś wyścig wysłać, skoro i tak ma pocjona, to może się pokażę teksty innych wyścigów. I w ogóle ta gra nie ma polskiej wersji. Jest kilka języków, ale polskiego nie ma.
Może tymczasowy znaczy, że działa tylko przez jeden wyścig. Aha! Może, nie wiem. Może. Tak samo jak koniczyna. Koniczyła! Koniczyna tylko się robi z jednej ten. W ogóle oni mówią the place, czy bo chyba nie mówi się the, jak się mówi place. W sensie jak nie mówi się, wiesz, miejsce, jak miejsce wyścigu, to nie mówi się the chyba. No nie, pierwsze słyszę. Dziewiąty? Aha, bo nie trenowałyśmy go, o nie. To bez sensu wysyłać konia na wyścig, jak nie jest trenowany. O nie. Zmarnowaliśmy pocjona. Dziewiąty. Koń. Pij wodę. Trzeba pić wodę, bo jest gorąco. Nie, gorąco! Nie, nie, nie. To praktycznie w ogóle nie podwyższa. W ogóle nie ciekawa jest czasami logika tej gry, bo ten to się nazywa ten lampa dla konia i ta na przykład lampa dla konia pisze, że ona sprawia, że twój koń ma wyższe statystyki. Lamp for your horse to trochę takie te głupie. No. To wiaderko, ono jest dosłownie po nic, ono też tylko stoi, ale ono też ci daje statystyki. Lamp for your horse. Te konie wyglądają majestatycznie, jak są bez ubrania, jak mają ubrania na sobie, to wyglądają ten głupio. Ciekawe, że deweloperzy się postarali, żeby zmienić teksturę tego, co ten koń ciągnie, jak jest pogoda zimowa. Bo tak, sceneria wyścigu też się sceneria treningu też się zmienia, zależnie od pogody.
Ciekawe jestem, jakby to wyglądało, ten robić wyciek podczas, gdy pada deszcz, bo ten, bo deszcz jest chyba w miarę rzadki w tej grze. Kurwa, bateria mi zaraz padnie. Znaczy ja, no. Jeśli ja mówię już stop, żebyśmy przestali grać, a a i ten jakby co to materiały na podkowy i na pocjony są znajdowane podczas questów też. Mój plan, że jest taki, że że ja sprzedam jeszcze jednego konia, żeby zrobić sobie miejsce w boksie w stajni i potem ten Lolek i ten demon będą mieli dzieci, znaczy no jedno dziecko, które będzie poziomem, na poziomie drugim, co nie? Mhm. To już ostatni trening i potem już można będzie chyba ten zrobić dziecko nowe po sprzedaniu jednego konia. Dresaż. I nie wiem, czy ty pamiętasz, jak byłyśmy na tych wyścigach. Ja mam jakieś zdjęcie. Ja pamiętam, co? Pamiętam. Właśnie było coś takiego, ja myślałam, że to będą wyścigi, a tam było coś takiego i ludzie klaszczą, jakby nie wiadomo, co się działo. I ja sobie myślę, co? Gdzie są kurwa wyścigi? 2 na 10.
Dobrze, to coś brzmi jakby coś cię raziło prądem. To są jakieś jony dodatnie i ujemne. To serio brzmi jak rażenie prądem. Może to chyba są jakieś te. To chyba jest rażenie prądem. Którego konia by sprzedać ten? Który z poziomu, który koń na poziomie drugim ten? Andlana, czyli albo muszę wypuścić Anemo, albo Munema. Znaczy no, sprzedać. 296. Dobra, Munema wypuszczę, sprzedam. Jesteś? Tak. Myju. Temu nie widać żeber, może to jest jakaś animacja? To nie, bo to są, jest pie, nie, jest pięć, bo tamten jest, tamten się nazywał demon, co nie? Dosłownie gatunek konia demon. A to jest, to jest Pegas, który nie jest Pegasem. Muszę zapłacić 200 zł. Munem wyzdrowiony. Teraz muszę ten... Chwila, nie, Anlane jeszcze w sumie nie muszę Anlany, ale ten... Jest Fanen i jest Lolek. To Fanena z Lolkiem. Okej, dobra. Kinomb... Ej, ten wygląda inaczej. Czemu jest brązowy i nie magiczny? Dziwny. Może jak on wygląda jako dzieci jest losowy. Nie wiem. Kinomb. Nawet nie wiedziałam, że mogą być brązowe z blondy włosami. Jako dzieci. Dobra, zobaczymy jakiego będzie gatunku Kinomb. Lodowy Kinomb. Poziom drugi! Jej! Jodłe, taki jodłe in the making. Jak go chcesz ubrać? Pióro teraz może... Znaczy na pewno pióro, to co, wszystko co darmowe mu zakładamy może. Niech ma chłopak, przynajmniej to jak kurwa musi pracować w kopalni. Może teraz odwrotnie.
Dźwięk mi ucięło, co mówiłaś? Może pióro fioletowe teraz. Dobra. Tak odnośnie. Kula. Czekaj, jakie on miał tam okulary? Fioletowe miał. Aha, a to w pomarańczowe teraz okulary, odwrotność tamtego. Dobra. I pomarańczową dupę też, tak chyba to było w oryginale. No, swapped, but you know. Szkoda, że siodła się nie da. No nie, musimy być czerwony. I teraz kinomba też trzeba wytrenować. I widzisz, i on jako koń poziomu drugiego ma ten, więcej ciągnie. Ale szybko. Więcej tych kamieni podłużnych ciągnie. Niech tak, Jezus. Co? No to jest smutny jeszcze bardziej widok. W ogóle to metalowy ciągu chyba nie jest przyczepione do tego konia normalnie. O, ten. Tęcza. Muszę ją wziąć. Opla. Ciekawe, co mieli muzycy na myśli.
kurwa, nagrajmy piosenkę do gry o tym, jak niewolniczo wykorzystujemy konie. Finis. No same dobre staty. Kinomb. Ten jingle, to jest taki to już śmieszny. To się pojawia chyba za każdym razem, jak wyjdziesz na ten główny ekran z budynkami. Witaj w radosnym, randomowym świecie katorżniczej pracy. O, teraz trafiliśmy na jesienną scenerię. Jesienne róże! Chyba, że teraz są tu myślnie jesienne, a nie pamiętam. Chyba nie. Bas w tle jest fajny w tej piosence. Gitara zresztą też jest spoko. Tutaj skacze przez patyki i kłody zamiast przeszkód ten ludzi robionych. I czasami przez taki strumyk. No nie, tu jest płot. Także no, zawsze trzeba nazywać te konie strasznie szybko, żeby zdążyć jeszcze pośrodkować je do pełna, zanim dorosną. Nie można się zastanawiać nad tym nadimieniem. Bo twój koń nie będzie miał na tyle inteligencji, jak dorośnie. Czyli jak wymyślasz dziecku długie imię, to znaczy, że będzie debilem. Tak. Czyli no i jak nie szczotkujesz dziecka, to będzie też debilem. Czyli na przykład jak ktoś ma na imię Adolf, to jest krótkie imię, czyli mądre dziecko. Józef, ale czekaj, Józef to było jego prawdziwe imię? Stalina? Nie, chyba nie. Wiem tylko, że jego nazwisko chyba było Draugavilis, czy nie? Takiego. Draugavilis. Czekaj, Wasiliewicz? Nie. Kurwa. Nie, on miał jakieś gruzińskie nazwisko. Patronim jeszcze miał. Czekaj, Stalin. 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 Is that your grandpa? Jak ten Japończyk. Mój też! Czy to twój dziadek? Jezus, 5 marca. Ty, czekaj, kto jest 5 marca? Ja znam kogoś, kto się urodził 5 marca, ale kto to był? No nie, żebym ja pamiętała. Czekaj. Nie wiem, nie czy wiem. Ten... Alek? Nie, ale jest 7 maj. Czekaj, a nie ten Japończyk, tamten, z którym nawiązaliśmy erotyczną... relacje, znaczy już jej nie ma, ale by jeden. Czekaj. Kurwa. Ja tak!
Tak, ten Taiki urodził się wtedy co Stalin. Tego samego dnia? No. Ale ja już mam pana Suzuki i wystarczy. Kurwa! Josif Wissarionowicz Dżugaszwili. Mi się pomyliło, bo Drauge to znaczy kolega po litewsku. O! Drauge. Drauge Kreivis. Chyba, ale no wiesz, nie jak się to czyta. Czy Drauge, bo Drauge tu nie brzmi jakoś tak przyjaźnie. Drauge, cześć mój drogi Drauge. Krzywonogi przyjaciel. Czyli Kinombi już jest gotowy, ale... Anlana, muszę ją uleczyć. Bo konie nie mogą się rozmnażać, jak są chore. Jeszcze jest Kinomb. Muszę chwilę muszę sprawdzić. No dzień dobry, no elo, no elko. Kinombi ale. Smutny gon. Muszę albo fanena, albo lolka wykopać. Lolek dopiero powstał. W sumie. To fanen? No. No dobra. Aha, to dziadka słychać. W sumie to jest takie... Teraz zostajni. I Kinomb z Anlaną. O, ten jest biały. Mama się dzieje na Stefana? Nie wiem na kogo. Albo na kogo innego? No na Albert albo na nic. Czasami się czasami krzyczy na naczynia czy coś. No cóż, Alany chyba będzie Pegazem. Zakładam, tak to wygląda. O! Nie, lodowy! Będziemy mieli całą rodzinę lodowych. Alany. Boże, czy jest pierwszy mój koń na poziomie trzecim? Zobaczę tak z ciekawości, jakie są questy dla koni na poziomie trzecim. Nie ma? Albo jest za młody? Może, nie wiem. Alany.
zalany. Eleński. Co to jest? A chcesz ubrać Alanego? Może niech jeden koń będzie goły. No dobra. Bo te stroje są faktycznie trochę...